Co to są Czukty? To jest mała wioska na Mazurach Garbatych, gdzie pod figurą sztuczny kwiat więdnie w słoiku po ogórkach, a do granicy drogi szmat. Gdzie nie, gdzie tylko domek burka. Bo Czukty to centrum kultury wszechświata. Tak jest, tak jest. Jeśli my tu robimy sztukę przez największe S i przyjeżdżają artyści z całej Polski, żeby razem z mieszkańcami wsi grać Hamleta w oborze, no to co to jest? To jest mistrzostwo świata. Jest to film, który już w tej chwili staje się powoli legendą. Suwałki nie mają dużo tego typu wydarzeń. Jak pan się czuje jako człowiek legenda? Oj, legenda to za dużo powiedziane. To jest chyba powiedziane na wyrost, bo trzeba zdać sobie sprawę, że jest to film raczej, nazwałbym, w kategorii filmów niszowych, który trafia do mniejszej grupy, ale jak się okazuje, on już istnieje od ubiegłego roku, tak już można powiedzieć, już prawie pół roku. I nie jest to nisza. I się okazuje, że rzeczywiście na każdych pokazach to mamy pełną salę, dostawiamy krzesełka i być może to nie jest nisza, że istnieje zapotrzebowanie na ten film. No ale wiadomo, jest to też sprawa promocji. I mam nadzieję, że w Suwałkach to jest, co prawda, promocja dzięki temu, że jest to Centrum Sztuki Współczesnej. To jest chyba jakby clue tego przedsięwzięcia. Ale już wiem, że wszystkie wejściówki zostały wybrane, także zobaczymy, jak będzie na sali. Ani tak bardzo w końcu źle, pod bladożółtą blaszką słońca, dopóki mogę wierzyć, że jest jeszcze tutaj pieśni parę, których nikt za nas nie napisze. I prawda jest, że w życia prozie poetów wini się za ciszę. Nie przystawiaj lustereczka na zbyt blisko twarzy. Ręko, ty masz pisać wiersze, żeby łatwiej było marzyć. Żeby łatwiej było marzyć, żeby piękniej można śnić. Dziś poeta tak jak nigdy musi dzielnym chłopcem być. Chyba ludzie mają powoli dość seriali i te nisze powoli stają się obowiązującą, może modą to złe słowo, ale potrzebą. Ja się cieszę, że jeżeli jest taka potrzeba, a ja mogę coś zaproponować od siebie, to tym bardziej uważam, że robię to
z potrzeby i serca, i się okazuje, że taka jest potrzeba społeczeństwa i odbiorców. Także... Dziękuję bardzo i dziękuję za ten film, który pan zrobi. Zapraszam na projekcję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I pozdrawiam Bogusia. I pozdrawiam. Pod drzewkiem wiadomości, dobrego niekoniecznie i złego niekoniecznie, zamyślam się bajecznie z pokusą oswoją, biedności rozdwojną, osobny i społeczny, stryjeczny i cioteczny, nad głową chmury płyną jak wielkie białe słonie i znaki zapytania prostują się w odpowiedź w tonacji pastelowej, tercecik rżnie smyczkowy, a znaki zapytania prostują się w odpowiedź. Przed chwilą rozmawiałem z Kasią i z Moniką na temat mojego kamelona, który nie zmienia jednak barwy własnej. I tak jest właśnie, że tak powiem, w Czuchtach, że po prostu czy na Mazurach. Więc jakby tutaj ta moja odpowiedź może również jest w tej niechybnej pracy. A chciałem generalnie podziękować Józefowi za ten trud, który podjął. Mówię Państwu, że niełatwo się z nami pracuje, bo tylko teraz ładnie wygląda. I jeśli to wytrzyma po prostu przez 4 lata, to jest mistrzem świata. Ja jestem wzruszony. Tak. Widzimy tutaj fotografię Ewy Kozłowskiej. Zobaczyłem Wiesia Bołtryka, który mówi: słuchaj, robimy projekt Fotografia Czukty z Ewą. A ponieważ ja przyjechałem do Gołdapi z małą kamerką, jak mój kolega powiedział, kamerka w skarpecie, bo była w worku, ale to była cyfrowa, ja mówię, no to słuchaj, to jedźmy. No i z tego jednego dnia zdjęciowego, gdzie odwiedzaliśmy różnych mieszkańców w ich domach, powstały takie bardzo energetyczne zdjęcia. I dałem to Monice, obecnej tutaj montażystce, Monice Zawadzkiej, i ona mówi: słuchaj, zmontujemy z tego coś. I zmontowała spory materiał i się okazało, że z tego może być ciekawy film. I zaczęliśmy dopiero zastanawiać się, co z tego zrobić. Czyli zaczęliśmy od dokumentu, a przeszliśmy całą ewolucję i stała się to fabuła, my to nazywamy fabułą dokumentalną. Rozumiem, czyli to jest w jakiś sposób kwestia przypadku, ale wielkie rzeczy z reguły powstają. Jest to jakiś przypadek i jednocześnie ogląd rzeczywistości. Znaczy, na przypadek też trzeba zapracować, być przygotowanym. Tak, przyjąć ten przypadek. Rozumiem. Dać szansę losowi. Tak. Bo jeśli zdarza się nam przypadek i my tego nie zauważymy, no to być może to był przypadek, fart, ale myślę, że to też trzeba być przygotowanym, że zarówno ja, jak i bohaterowie filmu wyczuliśmy, że mamy coś sobie do zaoferowania. I do powiedzenia jednocześnie widzowi. Ta kamera była też jest bohaterem filmu w pewnym sensie, bo ona też interpretuje to, co się dzieje. To nie jest chłodna rejestracja, ona wchodzi w różne relacje, ta kamera, i nam pokazuje relacje na przykład ludzi i zwierząt, relacje ludzi i pejzażu. Ona nie pokazuje tylko i wyłącznie historii. Ona po prostu... Ona jest obecna wszędzie, jest obecna. Ona wchodzi w te relacje, jak jest kot i on gdzieś idzie, to ona idzie z tym kotem i nawet wyprzedza tego kota, który później nam wprowadza jeszcze raz w inną sytuację. Także czyli jest bohaterem. Rozumiem, jest to czas jednocześnie, który upływa i czas, w którym dzieje się teraźniejszość, przyszłość i przeszłość, jak gdyby, jak to oglądałem. Nawiązujemy do przeszłości, bo to jest związane z historią i życiem
głównego bohatera, jak też ze zdarzeniami, które się tam działy, jak chociażby spektakl Hamlet w budowie, który zrobił Ryszard Kawalec parę lat wcześniej w Czuktach. I skorzystaliśmy tutaj z tych materiałów archiwalnych. Także tutaj dla rozszerzenia informacji o tym, jakie są Czukty, jaką mają energię i co potrafią rozrobić ci ludzie, którzy mieszkają w 13 chałupach i jeszcze zimą. Ta kamera przede wszystkim zimą jest i zimą filmuje, jak nawet główny bohater mówi, no, czy ty sobie wyobrażasz, jak można zrobić Hamleta, kiedy jest 30 stopni mrozu? Wszyscy siedzą z reguły w domach, a oni są nadaktywni jednak. I idą, tak. Jeszcze raz dziękuję za ten film i za rozmowę. Dziękuję bardzo. Kusia, jeszcze trzeci raz pozdrawiam. Czukty to moje miejsce. Tu znalazłem ludzi. Tu jest kres mojej tułaczki. Mój mit, legenda moja, moja baśń. Tak, myślę, że w świecie komercji każdy szuka czegoś dla siebie, czegoś, co... Czegoś innego chyba. Tak, czegoś innego, a też myślę, że takie potrzeby ludzie chcą realizować przez to, że nawet chcą się czymś wyróżnić i szukają po prostu czegoś dla siebie. I znalazła pani tutaj to? Tak, myślę, że tak. Wpadło mi kilka fotografii, bardzo mi się spodobało i myślę, że długo zostaną w mojej pamięci. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. No to... Powiedz, jak znalazłeś tą żuplę? W 99. To zupełny przypadek. Wiesz, to taka znajoma nam to znalazła. Wiedziała, że takie coś tu jest i tu przywiozła moją dziewczynę. No i ona powiedziała, Wojtuniu, to mi się bardzo podoba. Ja tu przyjechałem z nią i mówię, jak to zobaczyłem, Aniu, kochana, a na chuj nam takie wielkie to? Bo ja chciałem taki domek, wiesz, krajowego. No to już to teraz już połowy nie ma, bo część się zawaliła, część się tam, wiesz, zrujnowała. Ale to było, kurczę, takie sam wszystko. Moja ulubiona kobieta. Jestem malarzem, ale nie obrazem.